1. Mose Kapitel 4, Vers 25 bis Kapitel 5 am Ende. Pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, od 25 wiersza do końca 5 rozdziału. I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. To jest księga potomków Adama. Kiedy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boże, uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, aby zostali, gdy zostali stworzeni. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set. Po zrodzeniu Seta żył Adam 800 lat i zrodził synów i córki. Adam przeżył 930 lat i umarł. Set żył 105 lat i zrodził Enosza. Po zrodzeniu Enosza żył Set 807 lat i zrodził synów i córki. Set przeżył 912 lat i umarł. Enosz żył 90 lat i zrodził Kenana. Po zrodzeniu Kenana żył Enosz 815 lat i zrodził synów i córki. Enosz przeżył 905 lat i umarł. Kenan żył 70 lat i zrodził Mahalela. Po zrodzeniu Mahalela żył Kenan 840 lat i zrodził synów i córki. Kenan przeżył 910 lat i umarł. Mahalel żył 65 lat i zrodził Jereda. Po zrodzeniu Jereda żył Mahalel 830 lat i zrodził synów i córki. Mahalel przeżył 895 lat i umarł. Jared żył 162 lata i zrodził Henocha. Po zrodzeniu Henocha żył Jared 800 lat i zrodził synów i córki. Jared przeżył 962 lata i umarł. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszalacha. Po zrodzeniu Metuszalacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Metuszalach żył 180 lat i zrodził Lamecha. Po zrodzeniu Lamecha żył Metuszalach 782 lata i zrodził synów i córki. Metuszalach przeżył 969 lat i umarł. Lamech żył 182 lata i zrodził syna. Dał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan. Lamech żył po zrodzeniu Noego 595 lat i zrodził synów i córki. Lamech przeżył 777 lat i umarł. A Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sema, Hama i Jafeta. Vor vielen, vielen Jahren kam ein ungläubiger Mann zu einer Evangelisation. Przed wieloma laty pewien niewierzący przyszedł na jedną ewangelizację. Und der Evangelist las dieses Kapitel, 1. Mose 5. I ewangelista przeczytał właśnie ten rozdział, 1. Mojżeszową, 5. rozdział. Und dieser ungläubige Mann hat sich geärgert. I ten niewierzący człowiek zdenerwował się. Er hatte gedacht, er würde eine interessante Botschaft hören, aber immer hieß es nur und er starb. I miał nadzieję, że usłyszy jakąś ciekawą historię albo jakieś przesłanie, a w tym rozdziale ciągle czytał, czy słyszał te słowa i umarł, i umarł. Aber im Lauf des Abends traf ihn gerade dieses Wort und er starb. Ale w przeciągu tego głoszenia dotknęło go właśnie to słowo i umarł. Und er hat sich überlegt, was ist denn, wenn ich jetzt sterbe? I zastanowił się nad tym, co się stanie, gdy ja umrę. Und dann hat dieser Mann sich bekehrt. I ten człowiek nawrócił się. Und wir werden vielleicht heute Abend auch merken, dass dieses Kapitel, in dem viele Namen und immer wieder dieses Wort und er starb vorkam, einen tiefen Inhalt hat. I dzisiejszego wieczoru może też będziemy, zobaczymy, że ten rozdział, w którym czytamy tak wiele imion i ciągle przewija się to słowo i umarł, że ma głęboką zawartość. Am ersten Schöpfungstag
hat Gott eine Trennung gemacht. Pierwszego dnia stworzenia Bóg uczynił rozdział. Er hat Licht und Finsternis voneinander getrennt. Światłość i ciemność oddzielił. Das ist ein Grundsatz Gottes. Licht und Finsternis haben kein gemeinsames Teil. To jest zasada Boża, że światłość i ciemność nie mają wspólnej części. Genau diese Trennung von Licht und Finsternis finden wir in 1. Mose 4 und 5. Dokładnie ten podział mamy w 1. Mojżeszowej 4 i 5. In 1. Mose 4 ab Vers 16 finden wir die Linie Kains. W tym czwartym rozdziale od 16 wiersza mamy linię Kaina. Das ist die Linie der Menschen, die ohne Gott in der Finsternis leben. I to jest ta linia ludzi, którzy bez Boga żyją w ciemności. Und in 1. Mose 5, da finden wir die Linie Abels. A w piątym rozdziale mamy tą linię Abla. Diese beiden stammten von demselben Vater ab. Oni oboje pochodzili od tego samego ojca. Aber die Linie Abels ist die Linie der Glaubenden, derer, die Gott vertrauen. Ale linia Abla to jest linia wierzących, tych, którzy ufają Bogu. Das eine die Linie der Finsternis, das andere die Linie des Lichts. Ta jedna to jest linia ciemności, ta druga linia to jest linia światła. Drei große Namen finden wir in dieser Linie des Lichts. Trzy wielkie imiona znajdujemy w tej linii światła. Wir finden Abel, beziehungsweise den, den Gott als Ersatz für Abel gab. Znajdujemy tutaj Abla, bądź też tego, którego Bóg dał w zastępstwie za Abla. Wir finden Henoch und wir finden Noah. Znajdujemy Henocha i Noego. Und diese drei Namen finden wir auch in Hebräer 11 wieder. I te trzy imiona znajdujemy też w Hebrajczyków 11. In dieser Galerie der Glaubenshelden. W tej, można by tak powiedzieć, galerii tych mężów wiary. Und so erkennen wir hier, ist es die Linie der Glaubenden, derer, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. I możemy tutaj to poznać, że to jest linia tych, którzy uwierzyli, którzy wierzyli, którzy swoją ufność oparli na Bogu. Wir wollen in diesen Nachkommen, die wir hier finden, Merkmale für diese Linie des Glaubens finden. I w tych potomkach będziemy chcieli zobaczyć te cechy wierzącego. Der erste Name, den wir gelesen haben in Vers 25 von Kapitel 4 ist Adam. Pierwsze imię, które przeczytaliśmy w 25 wierszu, jest to imię Adam. Adam kann man übersetzen mit rötlich oder von Erde. Adam, to imię można przetłumaczyć jako czerwony albo pochodzący z ziemi. Davon hatte Gott ihn ja genommen, vom Staub des Erdbodens. I stąd też on pochodził, z tego prochu ziemi. Und diese Erde hatte eine rote Farbe. I ta ziemia miała taki czerwonawy kolor, zabarwienie. Das zeigt uns dieser Name Adam. To imię właśnie na to wskazuje. Dann finden wir in Vers 2 von Vers 1 und 2 von Kapitel 5 einige Merkmale dieses Menschen, den Gott geschaffen hatte. I w tym pierwszym i drugim wierszu 5 rozdziału mamy kilka cech tego człowieka, którego Bóg stworzył. Er hat den Menschen geschaffen in seinem Gleichnis. Po pierwsze, stworzył go na podobieństwo swoje. Der Mensch sollte also hier auf dieser Erde Gott darstellen. Ten człowiek na tej ziemi miałby przedstawiać Boga. Er sollte ein Bild Gottes auf dieser Erde sein. Miał być obrazem Bożym na tej ziemi. Das ist die Bestimmung des Menschen. Dafür hat Gott ihn geschaffen. I to było to przeznaczenie człowieka. Po to go Bóg tutaj stworzył. Das zweite, Mann und Frau schuf er sie. Drugie, jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. Gott hat also den Menschen geschaffen, Mann und Frau. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Die Menschen heute drehen das um. Ludzie dzisiaj to wykręcają. Die sagen, du kannst dir aussuchen, ob du Mann oder Frau sein willst. I mówią, możesz sobie wybrać, czy chcesz być mężczyzną, czy kobietą. Aber Gott, der Schöpfer, hat es anders gemacht. Ale Bóg, Stwórca, uczynił to inaczej. Wenn Gott den Menschen geschaffen hat, Mann und Frau, dann hat er darin auch den Gedanken der Ehe gelegt.
Jeśli Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę, to też w tym jest zawarta ta myśl małżeństwa. Denn er hat Eva für Adam geschaffen. Bo on stworzył Ewę dla Adama. Und er hat ihnen gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch. I powiedział im, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Und das dritte, was wir hier finden, Gott segnete den Menschen, den er gemacht hatte. I trzecia rzecz, błogosławił im, czy tym ludziom, których stworzył. Bis heute ist Gott ein segnender Gott. Po dziś dzień Bóg jest Bogiem błogosławiącym. Er ist ein Erhalter aller Menschen, besonders der Gläubigen. On jest tym, który utrzymuje wszystkich ludzi, a szczególnie wierzących. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und über Böse. On pozwala, by jego słońce schodziło nad dobrymi i złymi. Gott ist ein segnender Gott. Bóg jest Bogiem błogosławiącym. Wenn wir diese Lektionen mitnehmen wollen für unser Leben, jeśli tą lekcję zechcemy wziąć dla naszego życia, do naszego życia, für unser Leben als solche, die glaubende, wiedergeborene Christen sind, dla nas, którzy jesteśmy wierzącymi, nowozrodzonymi chrześcijanami, die gerne im Licht leben, auf einem Weg des Glaubens und der Treue gehen wollen, którzy chcą żyć w tym świetle i iść tą drogą w tej wierności, dann sehen wir bei Adam die Prinzipien, die Gott in seine Schöpfung, in diese erste Schöpfung gelegt hat. To widzimy w Adamie te zasady Boże, które Bóg włożył w to pierwsze stworzenie. Und auch als Christen unterwerfen wir uns dieser Schöpfungsordnung, diesen Prinzipien Gottes in seiner Schöpfung. Jako chrześcijanie też poddajemy się pod te zasady Boże. Was unsere Stellung in Christus angeht, ist nicht Mann und nicht Frau. To, co się dotyczy naszego stanowiska w Chrystusie, to nie jest bycie mężczyzną i kobietą. Aber was unser Leben auf der Erde angeht, ale co się tyczy naszego życia na tej ziemi, bleibt die Schöpfungsordnung gültig. To ten porządek stworzenia jest dla nas obowiązujący. Und wir wollen diese Ordnung, die Gott in seine Schöpfung gelegt hat, gerne verwirklichen. I chcemy to też urzeczywistniać, ten porządek, który Bóg włożył w swoje stworzenie. Wir müssen sie unseren Kindern weitergeben. I musimy to dalej podawać naszym dzieciom, przekazywać. Weil die Welt, in der sie aufwachsen, ihnen ganz andere Dinge erzählt. Bo ten świat, w którym one wzrastają, opowiada im całkiem inne rzeczy. Mann und Frau, die Ehe des einen Mannes mit der einen Frau. Mąż i żona, małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety. Die Aufgabe des Mannes, Haupt zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Zadanie mężczyzny, by być głową domu i wziąć odpowiedzialność za swój dom. Die Aufgabe der Frau, untergeordnet zu sein. Zadanie kobiety, by być poddaną mężowi. Sind alles so Dinge, die zu der Ordnung Gottes in seiner Schöpfung gehören. To są właśnie rzeczy, które należą do porządku Bożego w tym stworzeniu. Wir wollen sie gerne auf dem Weg des Glaubens verwirklichen. I chcemy te rzeczy chętnie urzeczywistniać w naszej drodze. Der nächste Name, der genannt wird, ist Set. Kolejne imię, które jest wymienione, to Set. Und Set bedeutet übersetzt Ersatz. I Set, jeśli przetłumaczymy, oznacza to zastępstwo. Und wir sehen auch hier, dass diese Namen nicht umsonst gegeben worden sind. I widzimy też, że te imiona tu są wymienione nie na darmo. Adam sagt, Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels. Adam tutaj mówi, Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla. Und deshalb gab er ihm den Namen Set. I dlatego dał mu imię Set. In Abel sehen wir einen Hinweis auf Christus, der gestorben ist. W Ablu widzimy wskazówkę na Chrystusa, który zmarł. Und in Set sehen wir einen Hinweis auf Christus, der auferweckt ist. A w Secie widzimy wskazówkę na Chrystusa, który zmartwychwstał. Und der jedem, der an ihn glaubt, Leben aus dem Tod schenkt. I każdemu, kto w niego uwierzy, daje życie, życie ze śmierci. Set war ja sozusagen Leben aus dem Tod. Bo Set był, można by tak powiedzieć, tym życiem, które powstało po śmierci. Anstelle von Abel, der gestorben war, schenkte Gott neues Leben, den Set. Zamiast Abla, który zmarł, Bóg darował nowe życie, Seta. Und so dürfen wir als Glaubende wissen, wir haben neues Leben. Leben aus dem Tod, Leben aus Gott. I jako wierzący możemy wiedzieć, że mamy nowe życie.
życie ze śmierci, które się wywodzi. Und weil wir dieses Leben haben, i ponieważ mamy to życie, können wir wirklich hier auf dieser Erde Bild Gottes sein. To możemy tutaj na tej ziemi być obrazem Bożym. Es ist nämlich das göttliche Leben, das ewige Leben von Gott. Bo to jest to Boże życie, to wieczne życie od Boga. Und dieses Leben hat ein Modell. I to życie ma taki, można by powiedzieć, model. Weißt du, was das Modell für dieses Leben ist? Wiecie, co jest modelem tego życia? Wir haben heute Abend davon gelesen. Czytaliśmy dzisiaj wieczorem. Paulus schreibt an die Philipper, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Paweł pisze do Filipian, takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Der Herr Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Pan Jezus jest tym prawdziwym życiem i Bogiem i życiem wiecznym. Und als Mensch auf dieser Erde hat er das Leben gezeigt. Jako człowiek na tej ziemi on pokazał to życie. Er ist das Modell für dieses Leben. On jest tym modelem, czy też tym przykładem na to życie. Und das neue Leben, das wir haben, will gar nichts anderes tun als das, was der Herr Jesus vorgelebt hat. I to nowe życie nie chce czynić nic innego, jak tylko to, co Pan Jezus pokazał. So können wir für uns auch die praktische Anwendung machen. Tak też i dla nas możemy zastosować to praktycznie. Wenn Gott Leben aus dem Tod schenkt, jeśli Bóg daruje życie ze śmierci, möchte er, dass wir verwirklichen, dass wir gestorben sind. To chce, abyśmy urzeczywistniali to, że my zmarliśmy. Das, was aus uns kommt, da steht das Todesurteil drauf. To, co pochodzi z nas, na tym jest to piętno, czy ten wyrok śmierci. Und dann kann sich das Leben, das Gott schenkt, entfalten. I wtedy to życie, które Bóg daruje, może się rozwijać. Der dritte Name, der genannt wird, ist der Name Enos. Trzecie imię, które jest tutaj wymienione, to jest Enosz. Und Enosz bedeutet auch Mensch. I to imię oznacza człowiek, aber nicht wie Adam, Mensch von Erde, ale nie tak jak Adam, człowiek z ziemi, sondern schwacher, hinfälliger Mensch, ale słaby, podatny człowiek, ułomny. Czy ułomny człowiek. Wir leben als solche, die wissen, dass wir in uns selbst schwach und hinfällig sind. My żyjemy właśnie tak, tej świadomości, że jesteśmy słabi i ułomni. In uns selbst haben wir keine Kraft, Gott zu gefallen. Bo sami z siebie nie mamy tej siły, by się podobać Bogu. In uns selbst haben wir keine Kraft, das ewige Leben zur Entfaltung zu bringen. W nas samych nie mamy tej siły, by życie wieczne się rozwijało. Aber es gibt eine Kraft, die uns zur Verfügung steht. Ale jest pewna siła, którą mamy do dyspozycji, pewna moc. Das ist die Auferstehungskraft Gottes. To jest ta moc zmartwychwstała Boża. Und in dieser Kraft können wir zur Ehre Gottes leben. I w tej mocy możemy żyć ku chwale Bożej. Vielleicht fragst du auch manchmal, wie soll ich es schaffen? Może pytasz czasem, jak mam to dać radę? Da gibt es so viele Herausforderungen. Jest tak wiele wyzwań. Da ist so manches gegen mich. Tak wiele, czy pewne rzeczy są przeciwko mnie. Und ich empfinde, ich selbst bin schwach. I odczuwam to, że sam jestem słaby. Wenn man noch jünger ist, denkt man oft, ich schaff das schon. Jak się jest jeszcze młodym, to często człowiek myśli, a, dam radę. Manchmal sieht man die Älteren und denkt, na ja, ich mach's mal besser. Czasem widać tych starszych, którzy mówią, no, ja bym to lepiej zrobił. Man weiß ja genau, wie es gut und richtig wäre und man denkt, ich schaff das schon. I widzi się dokładnie, jak to powinno być i człowiek jest, ten młody jest przekonany, ja bym to tak zrobił. Und dann wird man älter und merkt, wie oft man versagt. I potem człowiek się starzeje i zauważa, jak często zawodził. Und dieses Bewusstsein der Schwachheit wird stärker. I ta świadomość, jak człowiek, jakim się jest słabym, jest coraz mocniejsza, czy jest coraz większa. Aber im gleichen Maß wächst auch dieses herrliche Wissen. Da ist eine Kraft, die steht mir zur Verfügung. Ale w tej samej mierze jest ta świadomość, że wiemy, że jest pewna moc, którą mam do dyspozycji. Da ist die Gnade Gottes, die ist reich für jeden Tag und für jede Aufgabe. Że jest ta łaska Boża, która obowiązuje każdego dnia i jest przydatna w każdym zadaniu. Und wohin bringt uns das dann?
I dokąd nas to doprowadza? Das führt uns zu dem Herrn Jesus selbst. Do samego Pana Jezusa. Bei ihm finden wir diese Gnade, bei ihm finden wir diese Kraft. W nim znajdujemy tą łaskę i tą moc. Und wenn wir das erleben, dann sind wir ihm von Herzen dankbar. I jeśli to przeżyjemy, to jesteśmy mu wdzięczni z całego serca. Und deshalb finden wir hier am Ende von 1. Mose 4 diesen kurzen Satz: Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Dlatego te ostatnie słowa 4. rozdziału brzmią: Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Und das hat einen doppelten Sinn. To ma podwójne znaczenie. Man ruft ihn an in dem Bewusstsein, ich brauche deine Hilfe. Wzywa się Pana w tej świadomości, ja potrzebuję Twojej pomocy. Aber man ruft ihn auch an, ich danke dir, dass ich in dir alles habe, was ich brauche. Ale też wzywamy Pana w tym dziękczynieniu, że w Tobie mam wszystko, czego potrzebuję. Der vierte Name, den wir dann später finden, ist der Name Kenan in Vers 9 und 10. Kolejne imię, które znajdujemy, to jest imię Kenan w wierszu 9 i 10. Diesen Namen Kenan kann man übersetzen mit Besitz. To imię możemy przetłumaczyć jako posiadanie. Wir sind auf dem Weg des Glaubens. Jesteśmy na drodze wiary. Wir haben Leben aus Gott, Leben aus dem Tod bekommen. Otrzymaliśmy życie z Boga, życie ze śmierci. Wir möchten gerne diesen Weg gehen in der Auferstehungskraft Gottes. Chcemy iść tą drogą w tej mocy zmartwychwstania. Und auf diesem Weg erkennen wir, wie reich wir gesegnet sind. I na tej drodze poznajemy, jakże obficie jesteśmy ubłogosławieni. Was für ein gewaltiger Besitz uns zur Verfügung steht. Jakie potężne posiadanie mamy do dyspozycji. So wie der Schreiber des Epheserbriefes sagt, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Tak jak pisarz w liście do Efezjan pisze, ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Haben wir nicht einen gewaltigen Besitz? Czy nie mamy potężnego posiadania, czy majątku, czy własności? Als solche, die Kinder Gottes sind. Jako tacy, którzy są dziećmi Bożymi. Als Kinder Gottes auch Erben Gottes und Miterben Christi. Jako dzieci Boże i jako współdziedzice Chrystusowi. Wenn wir auf diesem Weg gehen, dann lernen wir, wie reich wir sind. Gdy idziemy tą drogą, to wtedy możemy poznać, jak bogaci jesteśmy. Möchte gerne an dieser Stelle kurz eine Verbindung zu dem anderen Weg schlagen. I w tym miejscu chciałbym pokazać takie połączenie do tej innej drogi. Wir haben gelesen aus 1. Mose 4, Vers 25 und Kapitel 5. Czytaliśmy z 1. Mojżeszowej 4, 25 i 5 rozdział. Wir haben gelesen von diesem Weg des Glaubens, dieser Nachkommenschaft der Linie Kains. Der Linie Abels. I czytaliśmy o tym potomstwie i o tej linii Abla. Aber ich möchte es jetzt gerne mal im Gegensatz zeigen zu der Linie Kains, der Linie der Finsternis. Ale chciałbym teraz pokazać tą drugą stronę, tą linię Kaina, linię ciemności. Da gab es auch Nachkommenschaft. Tam też było potomstwo. Da gab es auch große Städte, die gebaut wurden. Tam też były potężne miasta, które zostały wybudowane. Da gab es auch große Familien. Tam też były wielkie rodziny. Da gab es Kultur, Laute und Flöte, tam Musikinstrumente. Była ta kultura, tam były te flety i cytry i instrumenty muzyczne. Da gab es Beruf und Erfindung. Tam były zawody i wynalazcy. Da gab es Technologie, wurden Schneidewerkzeuge aus Kupfer und Eisen gehämmert. Tam była technologia, tam były te narzędzia z miedzi, z żelaza wytwarzane. Äußerlich gesehen gab es auch manchen Besitz. I patrząc tak powierzchownie, to też było pewnego rodzaju, mieli posiadłość, czy posiadali coś. Aber es war ein Besitz, der hatte immer nur mit der Erde zu tun. Ale to posiadanie miało związek tylko i wyłącznie z ziemią. Und es war ein Besitz, mit dem man sich das Leben ohne Gott so angenehm wie möglich machen wollte. I to było ten sposób, w jakim człowiek sobie uprzyjemniał życie bez Boga. So fängt diese Linie an in Kapitel 4, Vers 16. Tak właśnie ta linia się zaczyna. 4 rozdział, 16 wiersz. Kain ging weg vom Angesicht des Herrn.
odszedł Kain sprzed oblicza Pana. Gott schenkt uns auch manchen Segen, manchen Besitz, manches Gute auf dieser Erde. Bóg też daruje nam pewnego rodzaju posiadanie, pewnego rodzaju dobra na tej ziemi. Das dürfen wir dankbar aus seiner Hand annehmen. I wdzięcznie możemy to brać z jego ręki. Aber wir wollen es niemals ohne ihn genießen oder benutzen. Ale nigdy nie chciejmy tego bez niego wykorzystywać i tym się rozkoszować. Diese Dinge ohne Gott genießen und benutzen, das ist der Geist der Welt. Te rzeczy, by korzystać z nich bez Boga, to jest właśnie ten świat. Das ist der Geist des älteren Sohnes im Lukas Evangelium in Lukas 15. To jest właśnie ten duch tego starszego syna z Łukasza 15. Der wollte mit seinen Freunden fröhlich sein, aber ohne den Vater. On chciał radować się i biesiadować ze swoimi przyjaciółmi, ale bez ojca. Äußerlich war er bei dem Vater. Na zewnątrz patrząc, on zawsze był przy ojcu. Aber innerlich hatte er keine Gemeinschaft mit ihm. Ale wewnętrznie nie miał żadnej społeczności z ojcem. Das wird uns niemals irgendwie Glück bringen, wenn wir die Dinge, die Gott uns gibt, ohne ihn benutzen oder genießen wollen. I to nigdy nie da nam szczęścia, gdy te rzeczy będziemy korzystali z nich bez Boga. Aber in der Linie von Abel sehen wir, dass es noch einen viel reicheren Besitz gibt. Ale w tej linii Abla widzimy, że było o wiele obfitsze posiadanie. Wohin führte denn der Weg in dieser Linie weiter? Dokąd prowadziła ta droga w tej linii? Wir kommen dazu bei Henoch. Zobaczymy to przy Henochu. Er führte in den Himmel. Prowadzi ona do nieba. Und das ist ein viel herrlicherer Besitz. I to jest o wiele wspanialsze posiadanie. Der nächste Name, der uns genannt wird, ist Mahalalel. Kolejne imię to jest Mahalalel. Mahalalel bedeutet übersetzt Gotteslob. I przetłumacząc to imię, to oznacza chwała Boża, czy wysławianie Boga. Es ist ja diese Silbe El in diesem Namen enthalten. Tu jest to ta sylaba El zawarta w tym imieniu. Und El, das ist ja der Name Gottes. I to ta głoska El, czyli Mahalalel by musiało być w naszym języku, to jest imię Boże. Es ist so wie bei dem Propheten Daniel. To jest tak jak w przypadku proroka Daniela. Da ist auch diese Silbe El drin. Na koniec mamy tą sylabę El. Und Daniel bedeutet Gott ist mein Richter. A Daniel imię oznacza Bóg jest moim sędzią. Oder in dem Namen Elimelech. Albo w tym imieniu Elimelech. Gott ist mein König. Bóg jest moim królem. Und Mahalalel bedeutet Lob für Gott. A Mahalalel oznacza chwała dla Boga. Merken wir nicht, wie wir genau dazu geführt werden? Czy zauważamy, jak jesteśmy właśnie do tego krok po kroku prowadzeni? Glücklich darüber Leben aus dem Tod zu haben. I jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że mamy życie z Boga. Verstehen, dass die Auferstehungskraft uns zur Verfügung steht. I rozumiemy, że ta moc zmartwychwstania jest do naszej dyspozycji. Feststellen, dass wir in Christus so reich gesegnet sind. I widzimy, że w Chrystusie jesteśmy tak obficie ubłogosławieni. Daran haben wir bei Kenan, Besitz gedacht. I mówiliśmy o tym przy Kenanie, który oznacza posiadanie. Und das führt uns dahin, wirklich Anbeter zu sein. I to prowadzi nas do tego, byśmy byli tymi, którzy są tymi uwielbiającymi. Gott zu loben, Gott zu preisen. By Boga chwalić i Go wielbić. Das ist doch auch der große Wunsch, den Gott hat. To jest też to wielkie pragnienie, które ma Bóg. Es ist mir vor kurzem mal aufgefallen, ich möchte es euch gerne mal kurz sagen. I niedawno temu to zauważyłem i chciałbym wam to powiedzieć. Da wird in 1. Petrus 5 Satan beschrieben. W 1. Piotra 5 jest opisany szatan. Und er ist der Widersacher der Gläubigen. On jest tym przeciwnikiem wierzących. Und da steht, Petrus warnt die Gläubigen, euer Widersacher, der Teufel, geht umher und sucht, wen er verschlinge. I Piotr pisze, wasz przeciwnik, szatan, chodzi i szuka, kogo by połknąć. Der Teufel sucht, wen er verschlingen kann.
Szatan szuka, kogo mógłby połknąć. Und was steht in Johannes 4? A co jest napisane w Jana 4? Der Vater sucht solche als seine Anbeter. Ojciec szuka takich jako swoich chwalców. Was für ein Unterschied. Cóż za różnica? Ja, Gott möchte uns zu Mahalalels machen. Bóg pragnie, abyśmy byli takimi właśnie jak Mahalal. Mahalel. Zu solchen, die Gott als Anbeter nahe. Którzy jako uwielbiający zbliżają się do Boga. Ist uns das noch bewusst, was das für ein Vorrecht ist, Anbeter sein zu dürfen? Czy jesteśmy świadomi, cóż to za przywilej być tym, który może uwielbiać Boga? Ganz persönlich in die Gegenwart Gottes zu gehen und ihm Dank und Anbetung zu bringen. By osobiście iść do Boga czy przed Boga i przynosić mu dziękczynienie i uwielbienie? I to jest pytanie, które sam sobie stawiam i też stawiam dla nas wszystkich. Czy byliśmy w tym tygodniu już w tej świątyni? Osobiście każdy. Czy mieliśmy tą chwilę przy Bogu? Czy przynieśliśmy Mu coś, co znaleźliśmy w Panu Jezusie? Wir haben heute Abend dafür gebetet, dass wir Zeit finden zum Lesen in der Bibel. I modliliśmy się też dzisiaj w modlitwach, abyśmy mieli ten czas na czytanie Biblii. Und dann finden wir dort etwas von dem Herrn Jesus. A tam znajdziemy coś o Panu Jezusie. Und dann ist es uns ein Bedürfnis, das Gott zu bringen. I będzie to naszą potrzebą, by przedłożyć to Bogu. So dürfen wir ins Heiligtum gehen und ihm nahen. I tak też możemy iść do tej świątyni i zbliżać się do Niego. Aber dann gibt es auch den Platz, wo wir gemeinsam Anbeter sein dürfen. Ale też jest to miejsce, gdzie wspólnie razem możemy być tymi, którzy uwielbiają. Das ist nicht irgendein Ort. To nie jest jakieś tam jakiekolwiek miejsce. Diesen Ort hat Gott ausgewählt. To miejsce Bóg wybrał. Das hat er auch im Alten Testament schon getan. I on to też uczynił już w Starym Testamencie. 5. Mose 12. Piąta Mojżeszowa 12. An den Ort sollt ihr gehen, den der Herr erwählt. Macie iść na to miejsce, które Pan wybrał, wybierze. In der Zeit des Alten Testamentes war es Jerusalem, der Ort des Tempels. W Starym Testamencie była to Jerozolima, miasto, gdzie była świątynia. Und heute da ist es da, wo zwei oder drei versammelt sind im Namen des Herrn Jesus. A dzisiaj jest to miejsce, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia Pana Jezusa. Da dürfen wir gemeinsam Gott anbeten. I możemy wspólnie razem Bogu przynosić to uwielbienie. Das ist nicht beschränkt darauf, aber es gibt doch diese besondere Gelegenheit, wo wir zusammen sind, um den Tod des Herrn zu verkündigen. I nie jest to tylko ograniczone do tego miejsca, ale jest to szczególnego rodzaju miejsce, gdzie możemy ogłaszać śmierć Pana. Cieszymy się z tego? A może mamy takie myśli, o, zaś niedziela i rano trzeba wstawać. Znowu nie mogę się wyspać. Oder geht es uns so wie die Israeliten, das im Psalm 121 sagen, ich freute mich. Als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. A może mamy tak, jak to Izraelici wyrazili w Psalmie 121. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Wir denken manchmal gar nicht so sehr daran, dass wir den Herrn Jesus da treffen. Czasem nie myślimy w ogóle o tym, że tam, w tym miejscu spotkamy Pana Jezusa. Er ist doch da. On tam jest. Da freuen wir uns doch darauf, ihm zu begegnen. Cieszmy się z tego, że możemy go tam spotkać. Und wir freuen uns auch darauf, wieder eine Gelegenheit zu haben, ihm und Gott dem Vater als Anbeter zu nahen. I radujmy się z tego, że możemy też zbliżać się do Boga jako ci uwielbiający. Der nächste Name, den wir gelesen haben in Vers 15, ist der Name Jered. Kolejne imię w 15 wierszu to jest Jered. Jered kann man übersetzen mit Nachkommenschaft. Jered można przetłumaczyć jako potomstwo. Und Nachkommenschaft erinnert uns an Frucht für Gott, die aus unserem Leben kommen darf. I potomstwo możemy widzieć jako ten owoc, który z nas może być przyniesiony Bogu. Und diese beiden Dinge gehören eng zusammen.
Te dwie rzeczy są ze sobą ściśle połączone. Gott nahen als Anbeter, Mahalalel. Zbliżać się do Boga jako uwielbiający, jako ten Mahalalel. Und Frucht für Gott bringen in dieser Welt, Jered. I przynosić ten owoc dla Boga w tym świecie jako Jered. Das gehört unbedingt zusammen. I to jest ściśle ze sobą związane. Der Schreiber des Hebräerbriefes verbindet es in Hebräer 13. Pisarz Hebrajczyków łączy to w Hebrajczyków 13. Da spricht er von den Frucht der Lippen. Tam mówi o owocu warg. Diese Opfer des Lobes, die wir Gott bringen dürfen. Te owoce chwały, które możemy przynosić Bogu. Und direkt danach spricht er von dem Wohltun und Mitteilen. I zaraz mówi o tym, że możemy dobrze czynić i dzielić się tym. Und er sagt, an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. I mówi, w takich ofiarach Bóg ma upodobanie. Petrus verbindet diese beiden Gedanken auch. I Piotr też łączy te dwie myśli. Er zeigt, dass wir heilige Priester sind. Pokazuje, że jesteśmy świętymi kapłanami. Sie nahen Gott mit geistlichen Schlachtopfern, mit Anbetung. I zbliżali się do Boga z tymi duchowymi ofiarami całopalnymi, z tym uwielbieniem. Und er sagt, dass wir königliche Priester sind. I pokazuje, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Die verkündigen Gottes Tugenden in dieser Welt. I ogłaszamy Boże cnoty w tym świecie. Frucht für Gott. Owoc dla Boga. Wir denken an Johannes 15. Jana 15. Außer mir könnt ihr nichts tun. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Aber wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Ale kto we mnie pozostanie, ten przyniesie wiele owocu. Wir denken an Galater 5. Galacjan 5. Die Frucht des Geistes ist. Owocem Ducha są. Und dann werden 9 Stücke aufgezählt. I jest 9 rzeczy wymienionych. Dinge, die der Geist Gottes in unserem Leben hervorbringen möchte. Rzeczy, które Duch Boży chce wydobyć z nas. Wir denken an Epheser 5. Efezjan 5. Einst waren wir Finsternis. Kiedyś byliście w ciemności. Jetzt sind wir Licht in dem Herrn. Teraz jesteśmy światłem w Panu. Das ist unsere Stellung. To jest nasze stanowisko. Und dann sagt Paulus, wandelt als Kinder des Lichts. I Paweł mówi, chodźcie jako dzieci światłości. Das ist unsere Praxis als Kinder des Lichts. To jest nasza praktyka właśnie jako dzieci światłości. Und dann sagt die Frucht des Lichts besteht. I owoc światła. Und haben wir diese Frucht von solchen, die in dieser Linie des Lichts, als Kinder des Lichts leben. I tym owocem mamy, ten owoc mamy przedstawiony w tej linii właśnie, którzy żyją według tego światła. Im vergangenen Herbst kam ich an viele Orte, wo Obstbäume standen. Ubiegłej jesieni miałem okazję być w wielu miejscach, gdzie były sady. Und alle Geschwister, die Obstbäume im Garten hatten, die haben gesagt, dieses Jahr gibt's aber so viele Äpfel oder so viele Birnen, so viel wie schon lange nicht. I wierzący, u których byłem i którzy mieli te sady, mówili, tej jesieni mamy tyle owoców, tyle jabłoni, czy tyle jabłek i gruszek, jak dawno tak nie było. Ich habe so gedacht, wenn ich jetzt den Apfelbaum frage. I sobie tak pomyślałem, gdybym teraz mógł się zapytać tej jabłoni. Herr Apfelbaum, war das jetzt anstrengend, so viel Äpfel zu haben? Panie, czy jabłoń, czy jabłonio, jest to dla ciebie ciężkie, czy trudne mieć tyle jabłek? Was meint ihr, was würde er sagen? Jak myślicie, co taka jabłoń by nam odpowiedziała? Ja, ich habe mich so angestrengt. No tak, miałem tyle problemów z tym. Nein, er würde sagen, ich habe einfach meine Wurzeln ausgestreckt. Nie, pewnie odpowiedź brzmiałaby, po prostu zapuściłam korzenie. Und habe meinen Kopf in die Sonne gehalten. Moją koronę wystawiłam na słońce. Te jabłka same się pojawiły. I podobnie właśnie było, będzie w naszym życiu. Jeśli my zapuścimy nasze korzenie w tej wodzie Słowa Bożego. I jeśli będziemy naszą głowę wystawiali na tą miłość, czy na to słońce miłości Bożej, to i wtedy w naszym życiu ten owoc Ducha
również się pojawi. Jetzt kommen wir zum nächsten Namen, das ist der Name Henoch. I kolejne imię to Henoch. Und ich möchte gerne 7 Merkmale über diesen Henoch nennen. I chciałbym 7 cech Henocha przedstawić. Erstens sein Name. Po pierwsze jego imię. Henoch bedeutet gewidmet oder geweiht. Henoch oznacza poświęcony. Henoch zeigt uns, wie man in Weihe an Gott sein Leben führt. Henoch pokazuje, jak można swoje życie prowadzić w poświęceniu dla Boga. Leben wir auch als solche, die uns dem Herrn Jesus weihen. Czy żyjemy jako tacy, którzy są poświęceni dla Pana? Das zweite, dieses herrliche Merkmal, Henoch wandelte mit Gott. Druga cecha, Henoch chodził z Bogiem. Steht nicht oft in der Bibel. Nie jest często, te słowa nie są często zapisane w Biblii. Von Henoch wird es gesagt. O Henochu jest to powiedziane. Von Noah wird es gesagt. O Noem. Von Levi wird es gesagt. O Lewim. Hier haben wir es zum ersten Mal. Tutaj jest to po raz pierwszy. Wandel mit Gott. Chodź z Bogiem. Es scheint so, als hätte das einen Anfang bei Henoch gehabt. To wydaje się, jakby tu się dopiero to rozpoczęło. In Vers 22 steht, Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methusala gezeugt hatte. Zwei? Zwei. Vers 22. Mhm. 22 wiersz czytamy. Po zrodzeniu Metuszalacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat. Manchmal gibt es in unserem Leben auch ein besonderes Ereignis. Czasem w naszym życiu też jest szczególne zdarzenie. Hier war es ein besonderes Ereignis, den Sohn zu haben. Tutaj dla niego było to, że syn mu się urodził. Sind diese besonderen Ereignisse in unserem Leben ein Anlass, uns bewusst zu entscheiden, mit Gott zu wandeln? Czy takie zdarzenia w naszym życiu są takim momentem, w którym decydujemy świadomie, że chcemy chodzić z Bogiem? Du musst auch nicht auf ein besonderes Ereignis warten. Oczywiście, nie musisz czekać na szczególnego rodzaju zdarzenie. Triff diese Entscheidung, ich will mit Gott wandeln. Podejmij tą decyzję, chcę chodzić z Bogiem. Mit Gott wandeln hat mindestens 3 Aspekte. I chodzenie z Bogiem ma przynajmniej 3 aspekty. Erstens das gleiche Ziel. Po pierwsze, ten sam cel. Wenn man nicht das gleiche Ziel hat, kann man nicht zusammengehen. Jeśli nie mamy tego samego celu, nie można iść razem. Zweitens der gleiche Weg. Po drugie, ta sama droga. Manche haben das gleiche Ziel, aber sie gehen unterschiedliche Wege. Co niektórzy mają ten sam cel, ale idą całkiem innymi drogami. Aber man kann nur zusammengehen, wenn man auch über den Weg übereingekommen ist. Ale razem można iść tylko wtedy, jak razem uzgodni się wspólną drogę. Und das dritte ist das gleiche Tempo. A trzecie to to samo tempo. Wenn ich mit meiner Frau mal zusammen spazieren gehe, jak czasem zdarza mi się iść na spacer z moją żoną, dann sagt sie schon mal, geh nicht so schnell. To często mi mówi, nie idź tak szybko. Da merken wir das. Wenn wir zusammen gehen wollen, brauchen wir das gleiche Tempo. I wtedy to widzimy, że jeśli chcemy iść razem, to musimy iść w tym samym tempie. Gehen wir so mit Gott? Czy idziemy tak z Bogiem? Gleiches Ziel, gleicher Weg, gleiche Geschwindigkeit. Ten sam cel, ta sama droga i ta sama prędkość. Das Schöne bei Henoch ist, es hat nicht aufgehört. I piękne u Henocha jest to, że to nie ustało. Es wird ein zweites Mal gesagt und Henoch wandelte mit Gott. Po raz drugi jest to powtórzone. Henoch chodził z Bogiem. Und dann heißt es weiter, er war nicht mehr. A potem nie było go. Wir sehen, wo dieser Weg mit Gott hinführt. Widzimy, dokąd ta droga doprowadziła. Aber die Bibel zeigt uns dieses Bild, dass er mit Gott wandelte, bis Gott ihn wegnahm. I ta droga prowadziła do tego momentu, aż Bóg go zabrał. Gut anfangen ist nicht so einfach. Zacząć dobrze to nie takie proste. Aber gut weitermachen ist noch schwerer. Ale kontynuować to, co dobre, jest jeszcze trudniej. Und es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo jemand einen guten Anfang genommen hat. Jest wiele przykładów w Biblii, gdzie ktoś dobrze rozpoczął, aber er hat es nicht bis zum Ende ausgehalten. Ale nie wytrzymał do końca. Es geht dann nicht darum, verloren zu gehen. To nie chodzi o to, że ktoś będzie stracony, zgubiony. Aber Gott möchte, dass wir mit Ausdauer mit ihm gehen. Ale Bóg chce, abyśmy szli z nim na ten dłuższy czas. Ein dritter Punkt aus Hebräer 11. Trzeci punkt to jest Hebrajczyków 11. Henoch lebte aus Glauben.
Henoch żył z wiary. Er ist einer derer, die in dieser Galerie der Glaubenshelden genannt wird. On jest jednym z tych, którzy jest wymieniony w tym rozdziale bohaterów wiary. Und der Glaube, das ist diese Verbindung, die wir nach oben haben. I ta wiara to jest to połączenie, które mamy do góry. Der Glaube ist die Hand, die sich an Gott klammert. Wiara jest tą ręką, która uchwyciła się Boga. Und das vierte Merkmal auch aus Hebräer 11. Kolejny, czwarta cecha również z Hebrajczyków 11. Henoch hat ein Zeugnis. Henoch ma świadectwo. In der Schule gibt es auch Zeugnisse. W szkole też są dawane świadectwa. Da steht vielleicht drin, in Mathe gut, in Polnisch schlecht. I może być napisane, z matematyki dobry, z polskiego nie bardzo. Oder umgekehrt. Albo odwrotnie. Aber bei Henoch stand nicht in Mathe gut. Ale u Henocha nie było zapisane z matematyki dobry. In dem Zeugnis von Henoch stand, du hast Gott gefallen. Na tym świadectwie Henocha jest zapisane, ty podobałeś się Bogu. Er hat das Zeugnis, dass er Gott wohlgefallen hatte. On ma takie świadectwo, że on podobał się Bogu. Ein schöneres Zeugnis können wir uns nicht vorstellen. Nie możemy sobie wyobrazić lepszego świadectwa. Der Jesus hatte auch dieses Zeugnis. Pan Jezus też ma to świadectwo. Er sagt in Johannes 8, der Vater ist alle Zeit bei mir. I w Jana 8 mówi, Ojciec jest zawsze ze mną. Er hat mich nicht allein gelassen. Nie zostawił mnie samego. Weil ich alle Zeit das ihm wohlgefällige tue. Bo ja zawsze czynię to, co jemu się podoba. Noch zwei Merkmale aus dem Judasbrief. Jeszcze dwie cechy z listu Judy. Henoch war der siebte von Adam. Henoch był siódmym potomkiem po Adamie. Das hätten wir auch rausgekriegt, wenn wir einfach gezählt hätten. Gdybyśmy tutaj policzyli, to szybko byśmy to odkryli. Aber im Judasbrief steht es extra. Ale w liście Judy jest to ekstra zapisane. Die Zahl 7 steht in der Bibel für Vollkommenheit. Cyfra 7 w Biblii oznacza doskonałość. Und Gott zeigt uns hier in Henoch das Ziel, die Vollkommenheit, zu der er führt. I Bóg w nim, w Henochu, pokazuje nam ten cel, do którego on nas prowadzi, do doskonałości. Er holt Henoch zu sich in den Himmel. On zabrał Henocha do siebie, do nieba. Das ist sein Ziel in Vollkommenheit. To jest jego cel, doskonałość. Aber er zeigt es uns hier, wie es in Verbindung steht mit einem Wandel mit Gott auf der Erde. Ale on nam pokazuje, jak to jest połączone z tym chodzeniem w Bogu na tej ziemi. Das sechste, Henoch kannte sich aus mit den Gedanken Gottes. Szósta rzecz, Henoch znał myśli Boże. Er hatte keine Bibel, in der er lesen konnte. Nie miał Biblii, z której mógłby czytać. Aber der war in der Nähe Gottes. Ale był zawsze w bliskości Bożej. Und er hat geweissagt. I prorokował. Weissagen ist ein Reden aus der Gegenwart Gottes zu den Menschen. Prorokowanie to jest przekazywanie myśli z Bożych ludziom. Aus der Gegenwart bei Gott kannte er Gottes Gedanken. Będąc niejako w tej obecności Bożej, on znał jego myśli. Und da hat er gesagt, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende Gericht auszuüben. I powiedział, Pan, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, by sądzić. Das war die Weissagung von Henoch. To było prorokowanie Henocha. Henoch kannte sich aus mit Gottes Gedanken. Henoch był zaznajomiony z myślami Bożymi. Kennst du dich auch aus mit Gottes Gedanken? Czy ty znasz myśli Boże? Ein siebtes Merkmal. Siódma cecha. Gott nahm ihn weg. Bóg go zabrał. Henoch wurde entrückt. Został pochwycony. Hier lernen wir zum ersten Mal in der Bibel, dass der Himmel für Menschen ist. Po raz pierwszy tutaj z Biblii dowiadujemy się, że niebo jest dla ludzi. Zum ersten Mal zeigt uns die Bibel, dass ein Mensch in den Himmel aufgenommen wird. Po raz pierwszy jest nam pokazane, czy wymienione, że człowiek jest wzięty do nieba. Bei Henoch lernen wir das. Der Himmel ist für Menschen. U Henocha to tego się uczymy. Niebo jest dla ludzi. Da hat Gott Menschen, für die hat er diese Zukunft im Himmel. Tu są ludzie, dla których Bóg przewidział przyszłość i to jest niebo. Und so hat Henoch auch auf der Erde gelebt. I tak też Henoch żył na ziemi. Gott geweiht. Poświęcony Bogu. So, als ob er gar nicht hierhin gehört. Tak, jak gdyby on wcale nie przynależał do tej ziemi. Als einer, der zum Himmel gehört.
jako taki, który jest przynależny do nieba. Henoch ist in dieser Linie der Glaubenden ein Bild von den Glaubenden der Gnadenzeit. Henoch w tej linii jest obrazem tych wierzących czasu łaski. Und die Glaubenden der Gnadenzeit, zu denen wir gehören dürfen, die werden entrückt. I wierzący czasu łaski, do których i my należymy, będą pochwyceni. Der Herr Jesus wird kommen und uns zu sich nehmen. Pan Jezus przyjdzie i weźmie nas do siebie. Und das wird er tun, bevor die Gerichte über die Erde kommen. I to stanie się, zanim nastaną sądy na tej ziemi. Nicht lange nach Henoch kam die Flut. Niedługo po Henochu nastał potop. Gerichte über die Erde. Sądy nad tą ziemią. Aber Henoch wurde vorher entrückt. Ale Henoch wcześniej był zabrany. Und wir, die Glaubenden der Gnadenzeit, i my, wierzący czasu łaski, wir werden entrückt, bevor die Gerichte der Drangsalszeit kommen. Będziemy zabrani, zanim przyjdą te czasy ucisku. Das ist das Ziel, das wir vor Augen haben bei unserem Wandel mit Gott. To jest cel, który mamy przed naszymi oczami, jeśli chodzimy z Bogiem. Den Weg hat Gott uns aufgeschrieben in der Bibel. Tą drogę zapisał nam Bóg w Biblii. Und das Tempo, das zeigt er uns durch den Heiligen Geist, durch den er uns leitet und führt. I tempo pokazuje, czy nadaje nam przez Ducha Świętego, przez którego nas prowadzi. Jetzt bleiben noch drei Namen. Mamy jeszcze trzy imiona. Die Linie des Glaubens wird weitergeführt. Ta linia wiary jest dalej prowadzona. Wir haben jetzt nicht mehr vornehmlich die Glaubenden der Gnadenzeit vor Augen. I teraz nie mamy wierzących czasu łaski przed oczami. Aber es ist immer noch die Linie des Glaubens. Ale ciągle jest to linia wiary. Der nächste Name ist Methuselah. Kolejne imię to Metuszalach. Das war nicht nur der Mensch, der am ältesten wurde, 969 Jahre. Nie tylko był to człowiek, który żył najdłużej na ziemi, 969 lat. Das war der Sohn Henochs und sein Name bedeutet Mann des Pfeiles. Also Pfeil, den Pfeil, den man abschießen kann. To imię oznacza jako mąż albo człowiek strzały. Es gibt auch eine Übersetzungsmöglichkeit. Bei seinem Ende bricht es heran. Albo można by to też tak oddać. W czasie, czy gdy osiągnie cel, to się złamie. Und genauso würde es kommen. I dokładnie tak też to będzie miało miejsce. Wenn Methuselah sterben würde, gdy Metuszalach umrze, dann würde die Flut kommen. To zaraz nastanie potop. Es ist interessant, Henoch hat geweissagt von dem Gericht. Ciekawe, że Henoch przepowiadał ten sąd. Und er hat seinem Sohn diesen Namen gegeben. I dał swojemu synowi to imię. Er wusste, dass Gericht kommt. On wiedział, że ten sąd nadejdzie. Und als Methuselah starb, kam es tatsächlich. I gdy zmarł Metuszalach, to nastąpił ten sąd. Kurz zu der anderen Bedeutung, Mann des Pfeiles. A inne jeszcze co do tego znaczenia jako mąż strzały, czy strzały. Methuselah zeigt uns, dass der Kampf des Glaubens gekämpft werden muss. Metuszalach pokazuje nam, że musimy walczyć ten, toczyć ten bój wiary. Und dafür hat Gott eine Waffenrüstung gegeben. I Bóg dał nam to zbroję. Und diese Waffenrüstung müssen wir angezogen haben. I tą zbroję musimy ubrać. Und gerade wenn wir jetzt sehen, dass es nach Henoch auf die Gerichte zugeht, auf die Flut. I gdy widzimy, że po Henochu są sądy, jest potop. Und daran denken, dass wir, dass es auch noch Glaubende auf der Erde gibt nach der Entrückung, die durch die Drangsale gehen. I gdy widzimy, że po pochwyceniu będą jeszcze wierzący, którzy będą przechodzili przez czasy ucisku. Dann verstehen wir, dass diese Waffenrüstung gerade für den bösen Tag, gerade für den Tag der Schwierigkeiten da ist. To rozumiemy, że ta zbroja jest właśnie na ten dzień tych złych, na te złe dni. Aber wenn wir es anwenden auf unser Leben, ale gdy to przeniesiemy na nasze życie, wenn dann die Schwierigkeit kommt, gdy przyjdzie trudność, dann ist es zu spät, die Waffenrüstung anzuziehen. To za późno, byśmy wtedy ubierali zbroję. Deswegen sagt Paulus, steht mit dieser Waffenrüstung bekleidet. I dlatego Paweł mówi, załóżcie tą zbroję i bądźcie gotowi. Habt sie angezogen. Miejcie ją ubraną. Und wenn dann der Angriff kommt, dann seid ihr vorbereitet. Bo gdy nadejdzie atak, to jesteście przygotowani.
Wir denken an den Herrn Jesus. I jeśli wspomnimy Pana Jezusa, wurde er versucht in der Wüste, gdy on był kuszony na pustyni, und bei jeder Versuchung hatte einen Bibelvers. I na każde słowo kuszenia on miał jako odpowiedź wiersz z Biblii. Und wir haben gesehen, er ist das Modell. I widzieliśmy, że on jest tym przykładem. Und wir lernen doch von ihm, wie wir auch kämpfen können. I uczymy się od niego, jak możemy walczyć. Dem Feind das Wort Gottes entgegenhalten. Gdy nieprzyjaciel atakuje, odpowiedzieć mu Słowem Bożym. Aber dann müssen wir es natürlich kennen. Ale musimy je znać oczywiście. Dann müssen wir wissen, dass im 5. Buch Mose steht, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Musimy wiedzieć, że w 5. Mojżeszowej jest napisane, nie samym chlebem żyje człowiek. Und dieses Sammeln, das tun wir in den Tagen, wo der Kampf noch nicht so stark ist. I to ten... Tą zbiórkę robimy w dniach, gdy ta walka nie jest jeszcze taka ostra i mocna. Der nächste Name, der genannt wird, ist der Name Lamech. Kolejne imię to Lamech. Lamech kann man übersetzen mit kräftig oder stark. Lamech możemy tłumaczyć jako mocny albo silny. Und ich möchte gerne noch mal zwei Gegensätze zeigen. Jeszcze dwa przeciwieństwa chciałbym pokazać. Wir haben hier in der Linie des Glaubens den Henoch gesehen. W linii wiary widzieliśmy Henocha. Henoch wandelte mit Gott. Henoch chodził z Bogiem. In Kapitel 4, Vers 17 finden wir einen anderen Henoch oder Hanoch. W 4:17 widzimy innego Henocha albo Hanocha. Den Nachkommen, den Sohn von Kain. To jest potomek Kaina. Aber er suchte Größe auf dieser Erde, eine Stadt wurde nach seinem Namen benannt. Ale on szukał, by być wielkim w tej ziemi i nazwał miasto swoim imieniem. Was für ein Unterschied. Cóż za różnica. Dann finden wir in Vers 19 auch einen Lamech. I w 19 wierszu też mamy Lamecha. Ein Lamech auf der Linie der Finsternis. Mamy Lamecha w tej linii ciemności. Der zum ersten Mal diese Schöpfungsordnung Gottes durcheinander brachte. Ten, który po raz pierwszy złamał porządek stworzenia Boży. Der nicht zufrieden war mit einer Frau, sondern sich zwei nahm. Który nie był zadowolony z jednej żony, tylko wziął sobie dwie. Und der voller Hochmut davon spricht, dass er einen Mann erschlagen hat für seine Wunde. I gdy pełen pychy mówi, że zabije mężczyznę za jakąś ranę, jeśli mu uczyni. Das war eine Stärke oder eine Kraft, die ganz negativ war. To była siła czy moc, która była bardzo negatywna. Unser Lamech in der Linie des Glaubens. Nasz Lamech w tej linii wiary. Der hat eine Kraft, eine Stärke, die ganz positiv ist. Jest, ma tą siłę, która jest bardzo pozytywna. Er bekommt einen Sohn. I on ma syna. Er gibt ihm den Namen Noah. Daje mu imię Noe. Noah heißt Ruhe. Noe oznacza spokój. Trost oder Ruhe. Albo pociecha. Und er sagt, dieser wird uns, Vers 29, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühe unserer Hände wegen des Erdbodens, den der Herr verflucht hat. I powiedział, ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan. Er weiß, dass dieser Fluch von dem Herrn gekommen ist, als Folge der Sünde. On wiedział, że to przekleństwo pochodzi od Pana jako następstwo grzechu. Und er unterwirft sich dem. I on poddaje się pod to. Er lehnt sich nicht dagegen auf. Nie wzburza się przeciwko temu. Und er sucht Ruhe bei diesem Gott in der Unterwerfung unter seinen Willen. I on szuka tego spokoju i poddaje się pod wolę Bożą. Das war ein prophetisches Wort, das Lamech gesprochen hat. To było prorocze słowo, które wypowiedział Lamech. Denn in Noah würde Gott tatsächlich Trost und Ruhe geben. Bo w Noem Bóg naprawdę dał spokój i pociechę. Nur leider hat es niemand angenommen. Tylko niestety nikt tego nie przyjął. In Noah gab Gott einen Ruheort. W Noem Bóg dał to miejsce odpocznienia. Ein Platz, wo man sicher durch die Gerichte, durch die Flut gehen konnte. Miejsce, w którym pewnie można było przejść przez te sądy. Nur leider gingen nur 8 Leute in diese Arche. Niestety tylko 8 ludzi weszło do Arki. Damit sind wir bei den Zehnten, bei den Noah. Tu jesteśmy, dotarliśmy do 10 imienia. Der siebte, diese Zahl der Vollkommenheit. 7 to ta liczba doskonałości. Hat uns das Teil der Glaubenden der Gnadenzeit gezeigt. Pokazała nam cząstkę wierzących w czasie łaski. Der zehnte zeigt uns das Teil eines glaubenden Überrestes aus Israel. 10 pokazuje nam cząstkę wierzącej resztki izraelskiej. Der siebte hat uns die gezeigt, die in den himmlischen Segen geführt werden. 7 pokazywał nam tych, którzy wejdą w te niebiańskie błogosławieństwa. Der zehnte, der Noah, zeigt uns die, die gerettet werden durch die Gerichte und in die Ruhe und den Segen auf der Erde geführt werden.
A 10 pokazuje nam tych, którzy przejdą przez te sądy i zostaną wprowadzeni tutaj, w ten pokój na tej ziemi. Gott gibt Ruhe. Bóg daje pokój. Gott zeigt einen Platz, wo es Verschonung vom Gericht geht. Bóg pokazuje miejsce, gdzie jest, gdzie człowiek może być oszczędzony przed sądem. Gott ist es, der retten will durch die Gerechte hindurch. Bóg jest ten, który chce wyratować i który nas chce obficie błogosławić. O tym śpiewaliśmy w naszej pieśni i dlatego chcemy Jemu ufać. Idźmy tą drogą wiary. Nieśmy albo abyśmy mieli w sobie te cechy tych mężów, których rozważaliśmy. Es ist ein Weg im Licht Gottes und ein Weg, der in ewigen Segen führt. Jest to droga w świetle Bożym, która prowadzi do wiecznego błogosławieństwa.